Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ciocia Iwonka. Dzisiaj przygotowałam dla Was nietypowe, ale wielkanocne zabawy matematyczne. Popatrzcie, mam tutaj taką nietypową pisankę. Jej wzorek to figury geometryczne. Jakie tutaj mamy figury geometryczne? Pamiętacie? Tak. Są koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty. Teraz waszym zadaniem będzie posegregować wszystkie figury geometryczne. Ale ja wam troszkę w tym pomogę. Później przeliczymy sobie nasze figury geometryczne. Zapraszam do zabawy. Proszę wskazać koło. O tak, tutaj mamy koło. Teraz szukamy kwadracików. Proszę, są dwa kwadraciki. Przesunę, żebyście wszystko dokładnie widzieli. Czyli mamy tak. Jedno kółeczko. Dwa kwadraciki. Teraz posegregujemy trójkąty. Jeden, dwa, trzy. Trzy trójkąciki. I zostały nam teraz prostokąty. Jeden, dwa, i cztery. A więc policzymy sobie jeszcze raz. Jedno kółeczko, tak? Mieliśmy jedno kółeczko. Super, to jest jedyneczka. Dwa kwadraciki. Ile było trójkącików, pamiętacie? Tak. Trzy trójkąciki. Jeden, dwa, trzy. I zostały nam prostokąty. Ile było prostokątów? Jeden, dwa, trzy i cztery. Cztery prostokąty. Super. Możemy się jeszcze pobawić w inny sposób, na przykład posegregować figury kolorami. Ile mamy tutaj kolorów? Trzy. Super. Mamy trzy kolory. Jest kolor czerwony. Zobaczcie. Jak nasza czerwona pisanka. Czerwony kolor. Jest kolor żółty. Wybieramy teraz żółte figury. I jest kolor niebieski. Jak nasza niebieska pisanka, tak? Super. Czyli udało nam się posegregować figury w trzech kolorach. Żółty, czerwony i niebieski. Możemy sobie również przeliczyć, ile jest figur w danym kolorze. W kolorze żółtym mamy... Tak. Dwie figury w kolorze żółtym. Super. W kolorze czerwonym mamy figur 1, 2, 3... Cztery. Cztery figury w kolorze czerwonym. I został nam kolor niebieski. Jeden, dwa, trzy, cztery. Również mamy cztery figury w kolorze niebieskim.
A teraz kolejna zabawa. Jak już zauważyliście, mam tu kolorowe pisanki. Mamy trzy kolory pisanek. Niebieski, czerwony i żółty. Ale ja każdą pisankę ozdobiłam w inny sposób. Popatrzcie. Niebieską w zygzaczki, czerwoną w paseczki, a żółtą w kropeczki. Mam tutaj taki zestaw kolorowych pisanek. Słuchajcie, spośród nich właśnie będę musiała odszukać prawidłowe pisanki do mojego wzorku. Pamiętacie? Niebieska w zygzaczki. Szukamy niebieskiej pisaneczki w zygzaczki. O, chyba ją widzę. Chyba to jest ta. Zgadzacie się? Super. To co? Położymy sobie tutaj. Niebieska pisanka w zygzaczki. Teraz szukamy czerwonej pisanki w paseczki. O, chyba już ją widzę. Chyba to jest ta. A nie, 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 coś mi się pomyliło. No to przecież będzie ta, oczywiście. Czerwona pisanka. Paseczki. I została nam trzecia. Żółta w kropeczki. Gdzie się ukryłaś, żółta pisanko w kropeczki? A nie, to są żółte kropeczki, ale pisanka jest czerwona. Ta jest niebieska w czerwone kropeczki. Ta jest w paseczki. Ta jest w zygzaczki. O, chyba znalazłam ostatnią moją pisankę. Tak. To jest pisanka żółta. Kropeczki. Zadanie wykonane. Wy możecie dowolnie kolorować swoje pisanki i wymyślać różne dla nich znaczki. Możecie je pokolorować, wyciąć i narysować na nich przeróżne kształty. Jeszcze mam jedną zabawę dla Was. Z zajączkiem wielkanocnym. Popatrzcie. Przyszedł do mnie zajączek wielkanocny. Ojejku, na brzuszku ma cyferkę. Zobaczcie, mam kilka takich zajączków. Każdy ma inną cyferkę i inny kolor. Jak myślicie, czego ten zajączek będzie szukał? Oczywiście kolorowych pisanek. Tutaj mam kolorowe pisanki, zobaczcie. Zajączek chyba zgubił te pisanki. Musimy mu pomóc je posegregować. Pierwszy zajączek ma na brzuszku cyferkę 1. Więc jemu wręczymy jedno jajeczko. Drugi zajączek ma na brzuszku cyferkę 2. Szukamy, gdzie są dwa jajeczka. Patrzymy dokładnie. O, chyba tutaj. 1, 2, 2 jajeczka dla drugiego zajączka. Trzeci zajączek ma na brzuszku cyferkę 3. Tak, tutaj są 3 jajeczka. 1, 2, 3. To są jajeczka dla trzeciego zajączka. Czwarty zajączek ma cyferkę 4. Patrzymy dokładnie, przeliczamy. 1, 2, 3, 4. 1, 2,
Pięć. Jak myślicie, gdzie jest cztery jajeczka? Tak, tutaj. Tu są cztery jajeczka dla czwartego zajączka. Tu ukryło się pięć jajeczek, czyli wręczymy je piątemu zajączkowi. Kochani, wszystkie zadania rozwiązane. Zachęcam Was, żebyście w domku również bawili się w przeliczanie i znajdywanie jajeczek od wielkanocnego zajączka. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia.